Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na Informacje Dnia. Kolejne napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, doniesienia medialne o zakazie wjazdu do Polski dla Wołodymyra Wiatrowicza, szef ukraińskiego IPN-u porównał do działań, tu cytat, autorytarnej Rosji. To nie działania Warszawy, a decyzje Kijowa pod znakiem zapytania stawiają strategiczne partnerstwo obu krajów, mówił w Sejmie wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Zdemontowany pomnik w Chruszowicach to on stał się symbolem trudnych relacji polsko-ukraińskich. Chruszowice są dobrym przykładem. Zostały zdemontowane na podstawie decyzji samorządu, do którego samorząd miał prawo. Bo właśnie Chruszowice Ukraina wykorzystuje jako kartę przetargową, blokując ekshumację Polaków, których szczątki wciąż czekają na godny pochówek. Niszczenie nielegalnego z punktu widzenia polskiego prawa upamiętnienia staje się pretekstem do wstrzymania szansy dla nas na odnalezienie naszych rodaków, czy godny ich pochówek. Obecność na polskich ziemiach pomnika gloryfikującego UPA to uderzenie w pamięć tych, którzy ginęli z rąk banderowców. Myśmy od dawna, od kilkunastu lat zresztą to trwało, to były również poprzednie rządy, zwracały stronie ukraińskiej uwagę, że pomnik został postawiony nielegalnie i jeśli strona ukraińska uważa, że tam leżą szczątki żołnierzy UPA, to zapraszamy, umożliwiamy ekshumację. Strona ukraińska nie była tym zainteresowana. Trudne relacje polsko-ukraińskie stają się paliwem dla totalnej opozycji, która toczący się od dawna spór historyczny próbuje wpisać w narrację o izolacji Polski w Europie. Dostaliście relacje z Niemcami, z Ukraińcami, z Litwinami dobre. Bardzo dobre w wielu sytuacjach. A kończycie tym, że macie z wszystkimi złe, tylko z Białorusią dobre. Białoruś, zacznę od tych dobrych w cudzysłowie rzeczy, jest jedynym państwem, z którym mamy lepsze stosunki niż poprzednio. Stawanie z kolan, jak określacie swoją historyczną i często niestety histeryczną politykę zagraniczną i sąsiedzką, nie może oznaczać budowania obrazów wroga, mnożenia wrogów tam, gdzie ich nie ma, gdzie są przyjaciele i partnerzy. Asertywność tak, antyniemieckość, antyukraińskość nie. Do konfliktu dąży jednak sama strona ukraińska, między innymi takimi wypowiedziami jak ta szefa ukraińskiego IPN-u Wołodymyra Wiatrowicza. Polska będzie oczywiście kopiowała działania Rosji, gdzie o zakazie wjazdu usłyszałem dopiero na granicy. Ja w najbliższym czasie nie wybieram się do Polski, a w tej sytuacji najbardziej niepokoi synchronizacja działań Rosji i Polski. To nie pierwsza taka wypowiedź Wiatrowicza, inna dotyczyła m.in. cmentarza w Bykowni. Prezes Wiatrowicz w publicznych wypowiedziach uznaje ten cmentarz, to upamiętnienie za nielegalne. Musimy w związku z tym zadać i zadajemy stronie ukraińskiej pytania, jak mamy to rozumieć. O zrozumienie wciąż jednak trudno, nawet jeśli propozycja współpracy pada z ust wicepremiera Piotra Glińskiego. Rozmowy o ekshumacjach polskich ofiar ponownie zostały zerwane. Ta konstruktywna propozycja spotkała się z odmową i nie obarcza to polityki zagranicznej rządu polskiego, obarcza to politykę państwa ukraińskiego. W grudniu na Ukrainę ma się udać prezydent Andrzej Duda. Tym razem z propozycją współpracy wyszedł ukraiński przywódca Petro Poroszenko. Wcześniej w dwustronnych relacjach jasny sygnał pod adresem Kijowa wysłał Witold Waszczykowski. Polska może stać się adwokatem Ukrainy w sprawie Rosji, ale pod pewnymi warunkami. Dziś, przed Dzień Święta Niepodległości, w kwaterze smoleńskiej na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbędzie się ponowny pogrzeb generała Andrzeja Błasika, dowódca Sił Powietrznych. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Uroczystości pogrzebowe generała Andrzeja Błasika rozpoczną się o godzinie 11 w kaplicy cmentarza. W południe będzie sprawowana msza święta, po której trumna ze szczątkami dowódcy Sił Powietrznych zostanie odprowadzona w kondukcie żałobnym do kwatery smoleńskiej. Powtórny pogrzeb generała Błasika odbył się już ponad rok temu. Jednak po wykryciu rażących nieprawidłowości związanych z ekshumacjami ofiar katastrofy smoleńskiej postanowiono jeszcze raz pochować dowódcę Sił Powietrznych. W maju tego roku po przeprowadzonej ekshumacji generała Włodzimierza Potasińskiego, dowódcy wojsk specjalnych, w trumnie generała znaleziono szczątki trzech innych ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym szczątki dowódcy Sił Powietrznych generała Błasika. Generał Andrzej Błasik zginął 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym muszą być przyjęte jeszcze w tym roku. W przeciwnym razie PiS porzuci reformę sądownictwa, mówi prezydent Andrzej Duda w rozmowie z naszym dziennikiem. W ocenie głowy państwa prace mają zakończyć się w ciągu kilku tygodni. Już nie kilka dni, a kilka tygodni. Termin wypracowania porozumienia w sprawie reformy sądownictwa wbrew zapowiedziom Krzysztofa Łapińskiego wydłużył się. O przyszłości KRS-u i Sądu Najwyższego zdecydują rozmowy Stanisława Piotrowicza z Pawłem Muchą. O szczegółach mówił prezydent Andrzej Duda w rozmowie z naszym dziennikiem. Nie ma kwestii spornych, a jedynie w pewnych aspektach są jeszcze różne punkty widzenia. Próbuje się budować takie wrażenie, że trwa nie wiadomo jaki spór. Nie w pewnych kwestiach są odmienne punkty widzenia, uwagi i pewne zastrzeżenia, które są obecnie wyjaśniane. Jak tłumaczy prezydent, porozumienie wypracowano do tej pory w 80% spraw. Różnica zdań koncentruje się m.in. wokół utworzenia Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. W kilku punktach do zmiany dąży Prawo i Sprawiedliwość, na przykład chce wykluczenia czynnika społecznego z Izby Dyscyplinarnej. Ja nie bardzo chcę się na to zgodzić. Uważam, że czynnik społeczny, czyli wybierani przez Senat ławnicy, powinni być obecni w Izbie Dyscyplinarnej i patrzeć na to, jak sędziowie są przez tę Izbę oceniani, bo temu Izba Dyscyplinarna ma przede wszystkim służyć. Według zapowiedzi prezydenta ustawy muszą być przyjęte do końca bieżącego roku. W przeciwnym razie, jak mówił Andrzej Duda, Prawo i Sprawiedliwość porzuci reformę sądownictwa. To Radosław Sikorski, a nie Antoni Macierewicz, wydał zgodę na dostęp do tajemnic państwowych Jackowi Kotasowi. Platforma idzie jednak w zapartej. W związku z tą sprawą domaga się także wyciągnięcia konsekwencji wobec obecnego szefa SKW Piotra Bączka. Platforma Obywatelska oskarża ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, że jako szef SKW wydał zgodę na dostęp do tajemnic państwowych rosyjskiemu łącznikowi. Wtedy szefem służby kontrwywiadu wojskowego był Antoni Macierewicz i to służby Antoniego Macierewicza sprawdzały pana Jacka Kotasa. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak tak naprawdę to dopuszczenie do tajemnic wyglądało. Decyzje w sprawie Jacka Kotasa zapadły jednak wtedy, kiedy szefem MON-u był Radosław Sikorski. Zgodę na czasowy dostęp do informacji niejawnych przyznał panu Kotasowi nie kto inny jak Radosław Sikorski, ówczesny minister obrony narodowej. Stało się to wbrew stanowisku Antoniego Macierewicza. Potwierdza to podpis Radosława Sikorskiego pod dokumentem. To Sikorski według medialnych informacji miał wprowadzić Kotasa do MON-u i wspierał jego kandydaturę na prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Platforma Obywatelska oskarża także o kłamstwo obecne kierownictwo SKW. Chodzi o oświadczenie z 2016 roku, które mówi o tym, że Jacek Kotas nie był zatrudniony, nie był prezesem ani udziałowcem żadnego podmiotu gospodarczego, w tym spółki Radius. Pan Jacek Kotas był ni mniej, ni więcej, tylko prezesem spółki ERA 200, która później stała się częścią Radiusa, który przez prawicowe media określany był jako rosyjski łącznik. Łącznikiem Platformy Obywatelskiej z panem Putinem jest zupełnie kto inny. Jest znany polityk Platformy Obywatelskiej. Państwo na pewno jego imię i nazwisko znacie. Platforma domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec szefa SKW. Jakie premier Szydło zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec szefa SKW, pana Piotra Bączka, gdyż kłamstwo jest ewidentne? Atakowanie kogo jak kogo, ale pana Piotra Bączka, szefa, obecnego szefa służby kontrwywiadu wojskowego, przez Platformę Obywatelską to jest największa z niegodziwości, nieuczciwości, nieprzyzwoitości. To do pana Piotra Bączka za waszych czasów o 6 rano wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bez żadnej podstawy, bez żadnego powodu przeszukiwano jego mieszkanie, na to patrzyły jego małoletnie dzieci, kilkuletnie, 3-4-letnie dzieci. I wy dzisiaj próbujecie oskarżyć tę osobę o to, że mówi nieprawdę dla swoich celów politycznych. Celów politycznych, które, jak podkreśla część komentatorów, mają wybielić Radosława Sikorskiego. Polska gospodarka rozwija się szybciej niż to jeszcze w maju przewidywała Komisja Europejska. Organ wykonawczy Unii więc zmienia swoje prognozy. I tak, nasze PKB w tym roku ma wynieść 4,2%, a jak wcześniej szacowano 3,5%. W 2018 roku z kolei PKB ma osiągnąć poziom 3,8%. To jedne z najlepszych wskaźników Unii Europejskiej.
Ten rok dla unijnej gospodarki będzie można uznać za udany. Gospodarka w tej chwili mocno odbija i jest pod każdym względem w lepszej sytuacji. To jest ta dobra wiadomość. Wiadomość przekazana przez unijnego komisarza do spraw gospodarczych Pierre'a Moscovici jest szczególnie dobra dla Polski. Komisja Europejska prognozuje, że w naszym kraju wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 4,2%. Wcześniej komisja szacowała, że będzie to 3,5%. Ja się cieszę. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że dobry wzrost utrzyma się w dłuższej perspektywie, ale jak zaznacza, muszą być spełnione pewne warunki. Bo na pewno 500 plus pomogło, żeby ten wzrost gospodarczy był na tym poziomie, co jest, ale nie utrzyma się wzrostu gospodarczego bez inwestycji. A te powoli rozkręcają się, co w swoim raporcie zauważyła Komisja Europejska, mówi ekonomista dr Mariusz Kęguś. Przewidują ożywienie w inwestycjach, szczególnie w czwartym kwartale 2017 roku i w pierwszym kwartale 2018 roku, wskazując, że będzie to głównie dzięki lepszemu wykorzystaniu funduszy europejskich. Ruszają kolejne budowy dróg i remonty na kolei, ale to są inwestycje publiczne. Nieco gorzej jest z inwestycjami w sektorze prywatnym, choć i tu też następuje poprawa, bo poprawiają się warunki otoczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Wpływa na to m.in. walka z karuzelami VAT-owskimi, przyznaje dr Andrzej Michalak. Firmy zaczynają pracować w coraz bardziej, można na dzień dzisiejszy powiedzieć, już normalnych warunkach, kiedy zaczyna funkcjonować uczciwa konkurencja. Motorem obecnego wzrostu gospodarczego jest wzrost konsumpcji spowodowany zarówno programem 500+, jak i poprawa na rynku pracy. Bezrobocie wynosi obecnie 6,6%. Mamy najniższe od 26 lat bezrobocie, które wpływa w sposób pozytywny na wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na konsumpcję, która stymuluje wzrost gospodarczy. Posłowie opozycji przyczyn wzrostu gospodarczego doszukują się nie tyle w działaniach obecnego rządu, a w poprawie ogólnej sytuacji w światowej gospodarce. Sytuacja na rynkach europejskich jest tak dobra, koniunktura we wszystkich krajach europejskich znakomita. Fakt, sytuacja gospodarcza w Unii poprawia się i jest najlepsza od 10 lat, co przyznaje Komisja Europejska. Wzrost unijny spodziewany jest na poziomie 2,3% w tym roku i to jest ta liczba, to jest ta wartość, którą trzeba wskazywać. Eurostrefa prawie to samo, 2,2. To zaledwie połowa wzrostu gospodarczego, jaki jest przewidywany dla Polski. To były informacje dnia, kolejne wydanie w południe z Panem Bogiem.